Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj koło gospodyń wiejskich postara się przygotować dla Państwa rybkę w cieście francuskim. Bardzo polecam. Jest to filet z morszczuka. Zobaczycie Państwo, jak się go przygotowuje. Jest to ryba bardzo smaczna i można bez obaw ją po prostu konsumować we Wigilię. Mogą je jeść dzieci, jak również mogą je dzieci przygotowywać, bo to jest świetne zajęcie dla maluchów. Wtedy mama jest odciążona, dzieci mają zajęcie. Przygotowanie naszej ryby zaczynamy od obrania i zblanszowania pieczarek. Następnie je parzymy i dusimy na masełku razem z cebulką. Wtedy dodajemy pietruszeczkę i mamy przygotowane grzyby. W momencie, kiedy grzyby nam stygną, zabieramy się do przygotowania ciasta. Rozbijamy dwa jajka, roztrzepujemy je. Będą one nam potrzebne do smarowania ciasta, żeby dobrze się nam połączyło z rybą. Ciasto z przyczyn praktycznych kupujemy gotowe, jest ogólnie dostępne teraz w marketach, więc ułatwia nam to niesamowicie życie, ponieważ przygotowanie ciasta francuskiego zajmuje dużo czasu. My mamy gotowe. Następnie będziemy je składać na połowę. Proszę pomyśleć o tym, że w momencie, kiedy ciasto będziemy składać, musimy utworzyć z tego ciasta kształt ryby. W związku z tym, przygotowując sobie tutaj podłoże pod grzyby i rybę, układamy to w taki sposób, żeby potem po przykryciu można było spokojnie zrobić kształt ryby. Układamy pieczarki na ciasto posmarowane roztrzepanym jajkiem. Na pieczarki układamy sobie rybę, która wcześniej była posypana przyprawą do ryby. Przykrywamy tak, jak wcześniej wspomniałam, pamiętając o tym, żeby ryba się nam dobrze skleiła. Teraz próbujemy nadać kształt ryby, wycinając sobie tak, jak nam pasuje. Z pozostałego ciasta przygotowujemy sobie jeszcze płetwy. Nie jest to konieczne, ale jest to ciekawy efekt dekoracyjny. W związku z tym możemy sobie to przykleić. Będzie fajnie wyglądać. Następnie wycinamy kółka z pozostałego ciasta, z których będziemy tworzyć łuski na rybie. Łuski przyklejamy od ogona po kolei, zakładając, smarując oczywiście jajkiem do strony głowy. Przyklejamy po kolei łuski. Po upieczeniu ryba będzie pięknie wyglądać. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że do zdobienia ryby możemy to powierzyć najmłodszym domownikom. Zapewniam, że jest to dla nich świetne zajęcie, wycinanie kółeczek i przyklejanie ich na rybie gotowej, a tym pięknym sposobem możemy zająć się rzeczami, w których nam dzieci zazwyczaj przeszkadzają. W związku z tym polecam takie zajęcie dla dzieciaczków i wtedy będziemy pewni, że są w jednym miejscu przy stole i nie grzybią nam po całej kuchni. Tutaj możemy jakieś oczko zrobić.
Smarujemy jeszcze raz roztrzepanym jajkiem. Tak przygotowaną rybę wkładamy do piekarnika i około 40 do 50 minut rybka będzie się piekła. Ryba została przygotowana, w tym momencie już jest gotowa do konsumpcji. Cieplutka, bezpieczna, bez ości. Życzę Państwu smacznego. A teraz daj łapkę w górę pod filmem, subskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!